Dzień dobry, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie ze Szczecina. Witam się wierszem biblijnym, który jest wyznaczony na dzisiejszy dzień, a wyjęty jest z Ewangelii Łukasza z 9 rozdziału, gdzie w wersecie 25 tak czytamy. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Jakie towarzyszą nam odczucia, kiedy myślimy o samym sobie? Mam wrażenie, że bardzo często po tak zadanym pytaniu odpowiadamy z myślą o naszym życiu w kontekście Bożej woli. I mówimy wtedy, wszystko jest w porządku. Mamy takie poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu, jest tak, jak być powinno. Kiedy natomiast chcemy troszeczkę popatrzeć głębiej, zobaczyć więcej i zadać sobie pytanie, czy tak symbolicznie, stając przed lustrem, patrząc w swoje odbicie, potrafię powiedzieć o tym, kto stoi tam naprzeciwko mnie i patrzy mi w oczy, że ten ktoś jest w porządku, że z nim jest wszystko dobrze, przychodzi nam to o wiele trudniej. Okazuje się, że jako chrześcijanie mamy bardzo duży problem z poczuciem własnej wartości, także w kontekście poczucia winy, które bardzo często przygniata nas, towarzyszy nam, nawet bywa nieuświadomione, ale jednak wpływa na różnego rodzaju postrzeganie rzeczywistości i nas samych. Mam takie wrażenie, po wielu rozmowach duszpasterskich, które również prowadzę jako duchowna, nie tylko tutaj w Szczecinie, ponieważ mam możliwość rozmawiania z wieloma ludźmi, właściwie z całej Polski, na różne sposoby, że jest to dość poważny temat, wybaczyć samemu sobie, nawet w modlitwie spowiedniej. Przyznajemy się, wyznajemy nasze grzechy popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Tym niemniej, kiedy chodzi o jakieś konkretne sprawy w naszym życiu, nie przychodzi to tak łatwo. Bardzo często stanowią pewne nasze decyzje, pewne nasze wybory poważne utrudnienie, poważne obciążenie dla nas samych. Czy nie jest tak, że w tym poczuciu winy bardzo często siebie zatracamy? Stawiam takie pytanie. Mówimy o wybaczeniu, ale nie potrafimy wybaczać samym sobie. Mówimy o Bogu, który nas kocha, o Bogu, który posłał swojego Syna, aby umarł za nasze grzechy. Jest to piękna, ta dobra nowina, która mówi o ratunku, o zbawieniu dla człowieka, a jednocześnie my sami nie potrafimy często sobie wybaczać. Myślę, że chrześcijaństwo w pewien sposób przyczyniło się do takiego myślenia. Dlatego, że często w bezsilności wobec zła, cierpienia, które istnieje na świecie, rozkładając ręce, teologowie właściwie od starożytności po dzień dzisiejszy, próbując odpowiedzieć na to pytanie za wszelką cenę, wiodą nas aż do ogrodu Eden, tam, gdzie wszystko się zaczęło, pokazując, że to jest właśnie wina człowieka. I choć znamy Ewangelię o dobrym, miłosiernym Ojcu, o wybaczającym tatusiu, który nas do siebie przygarnia, to poczucie winy wywodzące się od pierwszego człowieka potrafi tak mocno obciążać nasze myślenie o samych sobie, że trudno nam być szczęśliwymi. Boimy się pozostawiać pytań bez odpowiedzi. Ostatnio przeczytałam i wielokrotnie się już dzieliłam tym przemyśleniem piękne zdanie, że pytania bywają jak okna, a odpowiedzi bywają jak mury, zwłaszcza gdy ktoś tych odpowiedzi udziela za nas. Może dlatego warto wyruszyć w tą niesamowitą podróż ku sobie i nie bać się zadawanych pytań, na które nie umiemy, nie potrafimy odpowiedzieć. W wielu rozmowach duszpasterskich wyłania się to poczucie winy także na takim poziomie rodzicielskim. Na przykład, kiedy rodzice towarzyszą swojemu dziecku i widzą, że coś w życiu tego dziecka nie wychodzi tak, jak rodzice by chcieli, jakby zakładali. Na przykład pojawia się jakaś choroba, w tym choroba emocjonalna, psychiczna, na przykład depresja. Tacy rodzice bardzo często zadają sobie pytanie, co popełniłem nie tak, co zrobiłem nie tak, gdzie popełniłem błąd. Wydawało mi się, że wychowuję swoje dziecko najlepiej jak potrafię, że tworzymy no nie idealny, ale taki dobry dom. Bardzo często to silne poczucie winy sprawia, że czujemy
odpowiedzialność za to, co dzieje się z drugim człowiekiem. Odpowiedzialność, która przekracza tą przestrzeń, która jest rzeczywista i możliwa do zdefiniowania. Bardzo często w takiej sytuacji racjonalne argumenty typu depresja to jest przecież choroba, przyczyn takiego stanu jest bardzo wiele, możesz pomóc w taki sposób. Takie racjonalne tłumaczenia często nie pomagają, ponieważ zwłaszcza chrześcijanie mają często gdzieś głęboko zakorzenione tak silne poczucie winy, które doprowadza ich do takiego myślenia, że te racjonalne argumenty są ok, ale ja czuję, że mogłam być lepszą matką albo mogłam być lepszym ojcem i do tej sytuacji by nie doszło. Może czasami w momencie, kiedy racjonalne argumenty nam nie wystarczają, należy dojść do tego momentu i powiedzieć: wybaczam sobie. Czym jest chęć zachowania swej duszy lub jej utrata, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza w 24 wierszu? A może tak naprawdę to ciągłe dążenie do doskonałości, tak rozumiane, jest właśnie zachowaniem pewnego rodzaju poprawności i konieczności działania, w cudzysłowie pewnym rodzajem uczynkowości. W Ewangelii Łukasza w 24 wierszu, czyli tym poprzedzającym nasz dzisiejszy wiersz, pisze: kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Zastanawiam się, na ile jako chrześcijanie tak bardzo chcemy zachować duszę, czyli tak bardzo chcemy pokazać, że w naszym życiu jest już wszystko w porządku, że tak bardzo chcemy być idealni wobec Boga, że to zakrawa o pewnego rodzaju uczynkowość, tak jakby to od nas wszystko zależało. A co z tymi sytuacjami, na które nie mamy wpływu? Co z tymi sytuacjami, które nie zależą od nas? Może one właśnie są kluczem i zrozumieniem do tego, co to znaczy zatracić duszę. Przyznać, że są sytuacje, które są od nas niezależne. Albo są sytuacje, na które już dzisiaj nie mamy wpływu, które stanowią naszą przeszłość. Może strata duszy dla Boga to przyjęcie Jego łaski, która daje nam prawdziwą wolność, a nie ciągłe życie w poczuciu muszę, powinienem, tak należy. Może czas, aby zamienić muszę na chcę. Powinienem na mogę to zrobić. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Czy naprawdę Pan Bóg chce, żebyśmy tak bardzo dbali o wszystko, co nas otacza, nie myśląc o sobie, nie poszukując własnego szczęścia, nie poszukując własnej tożsamości, nie odpowiadając sobie na pytania, kim jestem, nie dając sobie szansy na wybaczenie? Jezus potem dopowiada takie słowa: kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów, i świętych. Bardzo często ten fragment interpretujemy w kontekście naśladowania uczniostwa, pójścia za Chrystusem. Czego zatem mogli się wstydzić tamci słuchacze tego niezwykłego nauczyciela? Czy naprawdę chodziło o to, że wstyd przed tą dobrą nowiną, którą głosił Jezus, ma polegać na tym, że na przykład pojawia się w nas strach albo niepewność, czy wszystkim, tak jak należy, głosimy to Boże Królestwo? Wyobraźmy sobie nauczyciela sprzed 2000 lat, który idzie do tych, których wszyscy odsunęli na margines. Idzie do sparaliżowanych, do niewidomych, nie boi się trędowatych, idzie do faryzeuszów, żeby z nimi dyskutować i często wypowiada bardzo ostre słowa wobec nich. Idzie do celników, zasiada z nimi przy stole, idzie do Samarytanki, kobiety, z którą rozmawia, pozwala się napomnieć Syrofenicjance i tak dalej, i tak dalej. Długo można by było tu wymieniać. I wtedy zastanówmy się nad pytaniem, przed czym Jezus nas tak naprawdę ostrzega? Czego mogli się tamci ludzie wstydzić w zachowaniu Jezusa? Czy na pewno chodziło tylko o odwagę do głoszenia Jego słowa, tak jak to często dziś interpretujemy?
Czy raczej chodziło o to, że Jezus działa w tak niekonwencjonalny sposób, poszukując człowieka, jego wartości, nadając mu tę wartość, nadając mu sens, dając mu poczucie wolności i wybaczenia, że to sprawiało zakłopotanie wśród tych, którzy byli dookoła? Wybaczyć sobie, że jestem człowiekiem, powiedziała kiedyś Woodman. To może oznaczać zgodę na to, że są w nas tak zwane niewyjściowe kawałki, takie fragmenty strychów i piwnic, które chcielibyśmy ukryć przed innymi, przed światem. A może to jest właśnie dobry moment, aby pozbyć się niezgody na siebie, aby uczyć się być przy sobie, ponieważ nasz Zbawiciel zachęca nas i pyta nas, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Amen.